Siatkarki z Wrocławia przed bardzo trudnym zadaniem. Ekipa Wolej Wrocław zmierzy się z Chemikiem Police, czyli mistrzyniami Polski. Trener Marek Solarewicz zdaje sobie sprawę, że o zwycięstwo będzie niezwykle trudno, ale zespół będzie dobrze przygotowany i podejmie rękawice. Dziewczyny pracują solidnie, bardzo dobrze. Złapaliśmy coraz większą pewność siebie, co jest ważne. Złapaliśmy troszkę rytmu, mieliśmy szansę jakby pograć trochę więcej w tym samym ustawieniu na boisku. Nie eliminowały nas kontuzje, oprócz kontuzji Magdy Kuziak. Rywal gra na kilku frontach naraz. Na pewno wrocławianki przed tym spotkaniem mają więcej sił. Więc dla nich też na pewno to będzie jakiś temat zmęczenia. Dla nas możliwość przygotowania się do tego meczu normalnie, ale to jest oczywiście mistrz Polski. Bardzo dobry zespół, bardzo dobrze zorganizowany, więc przed nami jakby duże wyzwanie siatkarskie, a to też o to chodzi, żeby nasze dziewczyny miały okazję z takimi bardzo dobrymi zespołami, które biorą udział w Lidze Mistrzyń, grać i rywalizować. Trener myśli już o kolejnych meczach i o tym, żeby sezon zakończyć na jak najlepszym miejscu. Po meczu z Chemikiem mamy możliwość spokojnego treningu przez 2 tygodnie, jest przerwa na Puchar Polski na sobotę i niedzielę, więc do meczu z Rzeszowem będziemy mieli bardzo dużo czasu, co jest dla nas też ważne, żeby się do tego meczu też solidnie przygotować i też przygotować się dobrze na jakby ostatnie etapy rozgrywek. Najważniejsze dla trenera Marka Solarewicza jest to, żeby jego zawodniczki były zdrowe, nie łapały kontuzji i żeby cały zespół mógł spokojnie pracować. Nie przewiduję już żadnych niespodzianek. Tych niespodzianek było bardzo dużo w tym sezonie i już więcej nie potrzebujemy, więc mam nadzieję, że gdzieś to zdrowie będzie przy nas w tej najważniejszej części sezonu i będziemy grać optymalnym zestawieniem. Mecz Wolej Wrocław-Chemik Police odbędzie się w Twardogórze. Początek w piątek o godzinie 18:00.